sieć neuronalna to nowoczesny, cybernetyczny silnik matematyczno-regułowy, to jakby kawałek ludzkiego mózgu wyjętego, zorganizowanego matematycznie, zewnętrznie, napędzanego elektrycznie, zbudowanego z bardzo podobnie działających, tak jak prawdziwe neurony, neuronów sztucznych, które pracują bardzo podobnie jak mózg naturalny, z tym, że wielokrotnie szybciej, z wielokrotnie większą wydajnością i nieporównywalnie wielokrotnie większą pamięcią. Zatem jest to rodzaj, powiedzmy, sztucznego mózgu, który uzupełnia naturalny mózg w działaniu. Iqtal, czyli właściwy robot cyfrowy w systemie Neuroterminal, w systemie chmurowej cyfrowej opieki nad chorym w przychodni Neurosfera, jest bardzo skomplikowany sposób zbudowaną siecią neuronalną wraz z kilkoma systemami matematycznymi, który ma wprowadzone jako dane wzorcowe wszystkie dane na temat wszystkich postaci padaczki, ich cech diagnostycznych i sposobów leczenia. Do tego wzorca porównujemy każdego chorego, który pojawi się w neurosferze. Chory, który pojawi się po raz pierwszy na tak zwanej wizycie zero, jest, można powiedzieć, w cudzysłowie, deponowany w systemie, czyli wszystkie cechy jego choroby są opisywane cyfrowo w systemie i system porównuje sobie jego osobliwe, indywidualne cechy do wszystkich cech wzorcowych, które zawiera. I na tej podstawie powstaje diagnoza, czyli Iqtal stwierdza, jaką najprawdopodobniej formę padaczki ma nasz nowy chory i proponuje do tego stosowną terapię.